Konsultacje w bibliotekach były dla nas wyjątkowe. Rozmawialiśmy m.in. o przyszłości biblioteki, o tym, jak obecnie funkcjonuje, a oprócz tego jeszcze były rozmowy z dziećmi. Płynęło również dużo opinii za pomocą e-formularza. Te opinie potwierdziły, że kierunek, w którym idzie biblioteka, jest właściwy. To nas bardzo cieszy, bo okazało się, że te konsultacje zakończyły się dosyć sporym sukcesem. Dla dzieci biblioteka jest bardzo ważnym miejscem. I zauważały, że jej podstawową funkcją jest to, żeby wypożyczać w niej książki. Fajnie, kiedy można tam przychodzić po filmy, po audiobooki, kiedy można pograć tam w gry, kiedy można przyjść na warsztaty. Dla niektórych jest to też takie miejsce magiczne. Mówili na przykład o tym, że mogłyby tam być latające krzesła, albo mogłyby tam być tajne przejścia do pokoju dla dzieci, które otwierałyby się poprzez wyciągnięcie jednej książki z półki. Dzieciaki zwracały uwagę też na to, że fajnie, żeby za 10 lat w bibliotekach były roboty. Nawet zaproponowali, że taki robot mógłby się nazywać książek. Mógłby właśnie podpowiadać, co wypożyczyć, prowadzić do półki albo też podawać książki. Przede wszystkim mieszkańcy powiedzieli nam, że bardzo dobrze czują się w bibliotekach. Ich oczekiwanie to dużo nowości i łatwy do nich dostęp. Prosili nas o usługi cyfrowe, powiadomienia o terminie zwrotu, o nowościach, o wydarzeniach. Chcieliby dostać je SMS-em. Chcieliby również, żeby w każdej chwili była wrzutnia, która sprawi, że będą mogli oddać książki o dowolnej porze. Wskazywali jako pomysł książkomaty. Osobiście bardzo się cieszę, że mieszkańcy doceniają społeczną rolę bibliotekarzy i bibliotekarek, że dobrze czują się w bibliotekach, że są traktowani indywidualnie i że każdy znajduje tutaj swoje miejsce. Bibliotekarze i bibliotekarki są również postrzegani jako lokalni animatorzy działań. Z raportem, który podsumowuje konsultacje, można się zapoznać na stronie Wrocław Rozmawia, do czego gorąco zachęcamy.